i pogoń za marzeniami. Wielkie brawa! Mamy. O,
mnożą siły. Posłuchało marzenia, przysparzało wyobraźni. Warta, rzeka moich marzeń i wspomnień. Znajdowały się rozległe kwiaciste łąki pełne motyli.
Ciepłe słońce wywabiało całe roje barwnych owadów. Arkady je uwielbią, gonił je po łące razem z ukochanym ojcem. Serca biły im wtedy tym samym wzruszeniem. Razem odkrywali wszystkie cuda tego świata. Zapotrzonych stąd
słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby tak dbać i tak potrafić przedstawić tego swojego patrona. Waszym patronem jest Arkady Hitler. Piękna opowieść, dziękujemy wam bardzo. Zostańcie na scenie. Ja proszę teraz Kolniczki i Boguszyn o to, żebyście już państwo z dziećmi przeszli przebrać się, bo autobus na nas czeka. Dobrze? Boguszyn i Kolniczki, reszta zostaje. A ja zapraszam na scenę panią wizytator, państwa dyrektorów, pana Macieja, dyrektora KOK-u. Wręczymy wspólnie te ostatnie nagrody. Państwa dyrektorów, panie wizytator. Zapraszam. Ta chustka jest schowana. Idziemy. Proszę bardzo. Tak? I to na ręce tutaj pani. I pozwoli pani, ja dośle kubeczek, a ponieważ panie tak się tutaj widzę zaangażowały również, to ja wiem, no wiem, ale pomagałyście panie. To będzie dla pani w takim razie, tak? Dziękuję wam bardzo. Pięknie. I po 21. przeglądzie teatrów dziecięcych mam nadzieję, że przyjedziecie za rok. To już z tym wspaniałym akcentem kończymy tegoroczny przegląd 21. Teatrów Dziecięcych. Dziękujemy państwu, dziękujemy wszystkim, którzy mnie będą słyszeć, bo za dwa dni będzie to wszystko upublicznione na naszym kanale filmowym. Tam zapraszam na te relacje i będzie można słyszeć, że wszystkim pięknie dziękujemy za naprawdę wysoki poziom aktorstwa w tym roku. Wielkie gratulacje dla tych maluchów, dla aktorów, dla państwa za przygotowanie. Do zobaczenia w przyszłym roku.